Dobra, więc kolejna gra LeBlanc. Tego jeszcze nie było, ale LeBlanc wygrywa. Odbijamy 100 LP przed wyjazdem Type 3. Napisz, to jest giga tajemny projekt. Ale jest giga taki tajemny. Nie powiem, że nikt tego w życiu nie zrobił, bo podobne rzeczy pewnie były, nie? Ale w historii Lewus Lola takiego czegoś jeszcze nie było, nie? Ale to jest coś, o czym kiedyś już było mówione i było planowane, ale nie wyszło. Ale teraz w nowej ulepszonej formie, nie? Dobra, gramy na Koreańczyka na Aesolu. Ty, ale tapnął. On taki dziwny tap zrobił. Dwa razy nie skonektowało. Jeśli bierzemy W, level 1, smaży se. O, on gra tego. Zielony na drugi. Nie no, bo teraz jest łatwiej to zrobić. Teraz jest łatwiej to zrobić, bo po pierwsze jesteśmy o wiele mądrzejsi, o wiele bardziej doświadczeni. Wiemy, jak niektóre rzeczy działają. Wiemy, jak dysponować budżetem i wszystko. No jest to... I mamy lepsze kontakty, koneksje. Ten projekt nie miał bytu na blokach. Au! Dużo mnie w sobie wciągnęło, dobra. Nie przyciągnęło się. Mam więcej creepów. Przegrałem, to znaczy przegrałem, sobie jestem naiwem. Dobra, jest okej. Kurde, szkoda, żeby on plating akurat miał. On dużo damage'a zredukował. Karuzela? A wiecie, z czym się rymuje karuzela? Z pierdolimy tego. Na gościu na recallu, na typiku. My to fast pushujemy. Ty, on troluje. Co on robi? Ha? Gościu najebany? Znowu na bone plating przyjęte. Ale tak dobry trade. No jak on tak podchodzi, to muszę wchodzić, walić full combo, bo... No po prostu intuję, nie? Nie jestem w stanie zbić bone platingu wcześniej, bo... Gościu po prostu sprzedaje. Ale wleciał, chociaż TV. Rzeczy lecz uwielbia brzydkie rzeczy. Teraz nie mam bone platingu. Warnę sobie tutaj dla sportu. Boom i wbijam szóstkę na next creepie. Chain. Double to. Fajny tradzik. W idealnym świecie teraz mogę tu przeprowadzić nurka na nim. On wciąga creepy. Okej, picior. Creep zajebany. Dobra, recall przerwany. O to chodzi. Teraz pytanie, czy są dwie opcje. No mógłbym to freeze'ować tu, ale biorąc pod uwagę, że raczej chciałbym kliknąć recall, to po prostu robię tak, tak. I to się przypuszczuje, on i tak straci. Ja mogę teraz cofnąć. Jest zajebyście. W ogóle broken team, a wygrywamy to. I teraz dopychamy tym, tym. Jeszcze buta tier jedyneczkę. Tak to można żyć. Tak się właśnie żyje, panowie. Ona ma tatuaże i kolczyki. Uwielbiacie ładne rzeczy? Czy brzydkie? Obejrzymy Patesa. No właśnie, aboniarz nie ma kiedy, to jest problem. Dobra, wziąłem kanona. W sumie mogę po prostu rzucić full combo, nie rzucać chaina. Zapierdol dzisiaj? No nie, bo zaraz muszę iść na obiad do rodziców. Mama zaprasza na obiad, nie? To idę. A potem... potem jeszcze muszę ogarnąć parę rzeczy przed wyjazdem. Pakować się. No jutro ja najadę, nie? Oj, super. Kill dla mnie. PKS zmienił się w Benz. Kurwa, jabłonka! Ogarnij się! Po latach wylanych łez. Proste fakty, to nie deszcz, to szampan leje na łeb. Dobra, raz, dwa, trzy. Tylko spuszowane? Możemy teraz zejść tutaj. No nie wiem, pistolet w bazie, ale... Kurwa! To jest angle, żeby go jebnąć, nie? Dobra. Żegnam kolegę. Tego z tą laseczkę. Tak o, na smycz, siemanko. Jedna, druga, trzecia. Na smyczy. PKS zmienił się w Benz. Dobra, bone plating zbity. I tak to żyjemy. A tutaj Meister hard proxuje. Inferno nasze konto. Ja jestem już rozpędzony. Nie zatrzymuję się. O. Najlepszy proxinator.pl. No on tam stoi, nie? Więc jakby...
Ja zamiast zrecallować, ten kurwa tu stanął. A, zabiję tego, nie? Stracę pół wave'a za to. Dobra, dwa creepy? Dwa creepy za takie morderstwo liryczne? I take it any day, nie? I on jeszcze pali TPK. Szczerze, ogień w chuj. Flaming hot jak cheetosy. Ej, to jesteś tym ziutkiem, to gdzie idziesz? Na krabąszcza? Czy na grąpa? A, widzą, widzą! Jestem, panowie, na... kto wizorze, na podsłuchu. Oj, zobaczyła mnie. I tu może być ciężko. Gdyby Bart jakąś R-kę dopchał, a on nie ma R-ki. Dlaczego zostawił? Bo nie musiał. No dobra, powrót do mida. 10 creepów na minutę, type shit. Biegnij. Ja jeszcze zabijał killa mnie. Teraz możemy wziąć dwa plejty tu, bo mamy 6 czerwiaków. On tu wchodzi, ty. Idę w niego, nie? Nie dajemy mu żyć. Niech ten Kha'Zix się popłacze. Jasny gwint. Dobra, mógł sobie wziąć, nie? Nie no, współczuję temu Kha'Zixowi. Kurwa mnie ta branża. Bierzemy jednego plejta jeszcze. Idziemy bota covernąć. Czy my możemy ich tu zabić? Nie, bo on ma... działko. Zniszczę tego pinka, żeby można następny raz wejść. I biorę. Nie czytam czatu? Nie no, czytam, czytam. Zaraz spuszujemy szybko wave'a. Jak go spuszujemy... Dobra, full combo wejście, żeby go wypołkować do połowy. Mam dwa koła, to jest trochę siana. Mógłbym jakoś spożytkować. Wejdę tu, zostawimy tu warda, żeby mieć full kontrolę nad topside'em teraz Kha'Zixa. Cześć, spuszujemy i wchodzę i go zabijam. Nie widziałem żadnego nożownika w Poznaniu. Poznań to bezpieczne miasto, paradoksalnie. Te wszystkie akcje, że jest fentany, jacyś tam co się biją. Przez to, że każdy tu ma, wiesz, telefon przy ręce i Poznań moment jest popularne. Więc całą patologię się od razu nagrywa i wysyła do reporterów. I wszystko jest publikowane od razu. Dobra, jest znowu. Pyk, szybko wave'a biorę. Upsi. Kurwa, ale combo. Ile do końca, bo tego zabija. Dobra, on odstreszował. No i firehand. Ja teraz mogę cofnąć, kupić dwie pały. Przydaję to i dopycham dwie pały. I biegnę w bota. Ojojoj. Biedny Kha'Zix. Kolejna dętka w swoim lesie. To jest właśnie najgorsze, bo on nie czuje się sam bezpiecznie w swoim domu. A jak nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu, no to wyrazy współczucia, nie? Nie ma chyba gorszego uczucia. W domu człowiek powinien czuć się komfortowo, a nie, że z niego ucieka, bo mu w nim niedobrze. Pozdrawiam wszystkich. Życzę wam wytrwałości, jeżeli jesteście w trudnej sytuacji domowej. Asshole dead, nawet nic nie zrobię. Trzeba walać powoli. Bo teraz coś mógł dolecieć. Tylko pytałem sobie kto, no może być Kha'Zix. Ale Kha'Zix leci z tej strony, tam widzę na nim. Też go one-shotuję. Ty no może? Wezmę tu zerkuję, żeby te creepy wziąć. No wziąłem sobie tier 2 tak od buta. Dobra, szybki recall, żeby dopchać Chopper Abaddona w bazie. Oni już kupują emery na Demasol na przykład, dlatego teraz idziemy w krypto następne. Czy tam trzeba tepować? Może nie trzeba, ale mogę. Bo mogę na pewno coś tu znaleźć na obejściu. Naszego ulubionego kolegę Kha'Zixa zabijemy. Mimo, że nie trafiłem R2, to mogę go zabić. Ja się nad nim znęcam, to już jest emotional damage, wiesz o co chodzi? To jest zignorowane na tym czacie. Które nie było twojego punktu, no bo one są zbugowane niektóre. Sorry, nie? Zniknęła twoja wiadomość gdzieś w amoku tego wszystkiego, nie? Dobra, raz, dwa. Podniosę seret buffa, żeby mieć jakiś healing. Dobra, tego kolegę żegnamy. Szybka bomba tak zwana. To jest jakiś inny cwaniak. Czy on by nie skakał do nas? Nie, nie chcę. Dobra, już sobie recall kliknę. Nie no, te sound alerty są zbugowane od dawna już, nie? Niektóre działają, niektóre nie. Mógłbym je pousuwać w sumie. Nie denerwuj się, Leus Gigaczarnie. To nie tak specjalnie. Po prostu gdzieś tam zniknęłeś pod tymi wiadomościami, nie? Trzeba grę zwyciężyć, żeby 100 LP mieć przed wyjazdem. Ale kiedyś, gdy mogłeś na LeBlanc, kiedyś na LeBlanc się tak chujowo farmiło, bo nie mogłeś Q rzucać, bo nie było refunda, no i też W biło mniej obrażeń. A teraz jest kurwa tak elegancko. A szkoda, że creepy były i mógł double jumpa zrobić, bo jakby poleciało do końca, to on nie żyje. Czy on go zabijał tam. Bum, 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 bum.
Aphelios, Świrus. Tak wejdę. Ożyję, ty. Udało się cofnąć, nie? Ostatnia sekunda. No tak na poddymkę chciałem wejść. Ale instant druta dał, myślałem, że zdążę uciec. Kiedy bierzesz bone plate, kiedy second wind? No, second wind, jeżeli grasz w postaci, które cały czas cię mogą obijać. Na przykład, nie wiem, grasz Akali w Orianę, nie? No to na cały czas cię rzuca skillami i tak dalej, no to grasz second wind. Gdyby jak najczęściej mieć większy heal, w sensie więcej mieć heala, nie? A jak grasz w coś, co w ciebie wchodzi i cię one-shotuje, tak na wjaździe i nie może cały czas z łatwością ci zbić bone platingu, to grasz bone plating. I na przykład, nie wiem, jeżeli grałbyś Kiana, no to bow plating jest dobry, bo ona raczej ci go tak nie zbije siup siup prosto, tylko raczej ci będzie na wjazdzie rzucać, no i wtedy akurat zredukujesz sobie sporo obrażeń. Na też nie będzie ci. Ile będę? No do 10 lipca. Ale jeszcze powiem dokładnie zaraz. Dobra, kończymy to. Full, wjazd, dojazd i chainik dobija. Pięknie. Dobra. Żyje? Ten se klona nawala. Czasun do niego. Brana spokojnie. Łuta z dodge this. Nie no, umarłem! Serio dostałem fontannę tam? Dobra, kończcie to. Kończcie grę, panowie. A jednak nie kończymy, bo jestem trolem. Jestem trolem. Dobra, teraz... ale mogę sochce kupić tak dla beki. No i zmarnowałem perfect kada, no zmarnowałem. Ale dostałem, trzeba jak taki zwierzak poskakać tą LeBlanc, pozabijać. No dobra, to jeszcze jedno podejście, panowie. Mam jedynie 600 AP. W momencie, gdy... Asol ma 200. Półtora itema więcej mam. Oni mają 3 inhibitorów w 22. Możemy pewnie prosto linijnie wejść im do bazy i to skończyć, nie? To nam moglibyście teraz się cofnąć i kupić itemy, ale jest za długo to robiliście. To jest trochę lipa. Ale dobra, kończymy tak, tak? Sivir bez Ricola. Dobra, mogę tak powiedzieć, czemu dajwujemy fontannę? Zamiast tą grę po prostu skończyć? Super. Jest zwycięstwo! Oj tak! To mi się podoba!